Jeżeli mamy znak wagi i tam umieścić jakąś rasę psa, czy jakiegoś psa, to przede wszystkim bym wziął pod uwagę Bernardyna. To niezwykły pies. Pochodzi prawdopodobnie jeszcze od Rzymian i przez przypadek trafił w Alpy. To był krótkowłosy piesek, duży, ogromny, pomolosowaty i przygarnęli go prawdopodobnie Bernardyni. Ale to już się stało dużo, dużo później. I zaczęli hodować. Te psy pracowały bardzo ciężko. Przede wszystkim pracowały po to, żeby pomóc w górach Bernardynom żyć. Bernardyni wyznaczyli sobie kierunek taki, że będą ratować ludzi z lawin, czy tych zbłąkanych, czy przeprowadzać przez alpejskie ścieżki. I tak też przygotowali Bernardyny. Legenda mówi o tym, że Bernardyny ratowały ludzi spod śniegu z lawin. Czy to prawda? Chyba tak, bo jeżeli i jest ten pies, i ten pies przetrwał, a w legendzie każdej jest chociaż nutka prawdy. A znając Bernardyna nie jednego, a kilka, to są wspaniałe psy. Jeżeli bym miał jakąś posiadłość gdzieś w górach, nie wyobrażam sobie bez Bernardyna i oczywiście naszego Podhalana, ale ta para się świetnie rozumie, to są dwa różne psy, zupełnie inne zadania. I nie będę porównywał tutaj tych dwóch różnych piesków, ale chodzi mi przede wszystkim o jego psychikę bardzo zrównoważoną, Bernardyna. I pies, który właściwie żyje swoim życiem, ponieważ wie, co robi w każdym momencie. Dlatego go między innymi postawiłem w znaku wagi. Jest to pies, który jest bardzo zrównoważony, bardzo miły, w dodatku wyjątkowo szlachetny i jego postępowanie samo, niewyuczone, jest wręcz najbardziej pasujące do znaku wagi. Ale oprócz tego ma coś w sobie, co jest najważniejsze. Nie tyle tą masę, siłę i pełne oddanie właścicielowi. To nie są psy, które możemy hodować w małych mieszkaniach w mieście. Czy też, co to ukrywać, ale nad morzem. To są psy, które potrzebują gór, które potrzebują przestrzeni, potrzebują wielkiej swobody własnego działania. One lubią położyć się i przyglądać się i kiedy widzą kogoś, to biegną do niego po to, żeby pomóc mu trafić do ich domu. To jest, ja miałem do czynienia akurat z kilkoma Bernardynami i te Bernardyny mieszkały akurat w takim lekko górzystym terenie na Kaszubach. I tam z kolei pamiętam, kiedy przyszliśmy pierwszy raz i kolega gwizdnął. I trzy przepiękne Bernardyny z trzech różnych kierunków zupełnie przybiegły, przywitały nas i w takim trójkącie, jakby jeden szedł pierwszy, jeden przy nas i z tyłu za nami prowadziły nas, tak żebyśmy nie zboczyli najkrótszą drogą do domu. Oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, że terroryzowały nas. Ja absolutnie nie, bo sam potem wiązałem sznurowadło, bo rozwiązało mnie się od buta i zostałem i dopiero musiałem też zagwiznąć, żeby przybiegł do mnie i mnie wziął, jak nazwijmy to, na hol. I te psy
No, są rewelacyjne. Ja także wzięliśmy tego jednego pieska wtedy do Gdyni i były małe dzieci z nami. I te psy nie pozwalały dojść do w porcie do krawędzi betonowej, ze względu na to, że na dole przecież było, już woda się zaczynała i tam statki, więc stawały pomiędzy. I te dzieci oparte o te psy, to było coś wspaniałego. Skąd one wiedziały, jak one to robiły? Nikt im nie kazał. Nikt jemu nie kazał. I w dodatku, ja jeszcze, jak byliśmy tam właśnie na tej wsi, to te psy dzieci nie odstępowały. Trzeba było odwołać te psy, ale dzieci musiały być blisko rodziców. Dopiero wtedy one nie reagowały na te dzieci. Skąd wiedziały? Jeżeli macie możliwość i jest teren bardzo trudny, tam gdzie czyha na każdym miejscu niebezpieczeństwo, to Bernardyn jest to jedyny pies, z którym naprawdę możecie zostawić swoje dziecko i ten pies będzie opiekował się nim całym swoim sercem. I to na tyle i zapraszam na dalszy ciąg opowieści, nie tylko o astrologii, ale także o tej takiej innej troszeczkę astrologii. Ja nie chcę mówić, że inna, bo to nieprawda, to jest ciągle ta sama astrologia, tylko inne spojrzenie na punkt, którym jest moja ukochana astrologia, ślicznie powiedziane, kinologia. Moje ukochane pieski, które na dzisiaj już akurat jestem bez psa. Muminka z American Stafford Terrier odeszła parę dni temu w krainę wielkich łowów. Tam poluje. Po 15 latach, 15,5 roku miała, kiedy odeszła. Odeszła, ale to kiedy indziej opowiem i może wtedy bardziej tutaj opowiem, jak hodować psy, żeby po prostu były zdrowe. Bo jednak. A jeżeli masz tego psa i chcesz coś powiedzieć tutaj, a masz akurat Bernardyna, czy nie zgadzasz się ze mną? Czy chcesz swoją jakąś wizję czy teorię tutaj opowiedzieć, to opowiedz. Zapraszam, chociaż napisz. A jeżeli masz pytania w skynologii, bardzo chętnie też służę swoimi wiadomościami. A jeżeli nie, to się dowiem od mojej córki. Córka wyrosła wręcz wyrosła wśród psów, bo jak się urodziła, to były wtedy dwa Afgany. Kiedy odeszła Afgany, przyszła do domu rottweilerka. Wspaniała dziewczyna. To by był chyba najukochańszy pies, jaki był w domu. Nie była to rodowodowa, bo była kundelkiem, rottweilerką. Przyjęliśmy ją właściwie w dziwny sposób, ale była przepiękna, to trzeba przyznać, to nie jest piękno, tylko była oceniana przez sędziów i jeden z sędziów, już nieżyjący, powiedział w ten sposób. Mówi, jesteś perłą wśród najpiękniejszych rottweilerów. Szkoda, że brak ci tylko sznureczka, że można było ciebie gloryfikować, klasyfikować. Właśnie tak, gloryfikować. Bo i córka nasza po prostu zginęła tragicznie też. Tragicznie po prostu zostawiliśmy, mieszkamy dosyć wysoko, zostawiliśmy okno i kolega podjechał i ona prawdopodobnie wypadła wtedy. Wyskoczyła, nie wiem, nie umiem określić, ale to była tragedia dla nas. Straszna. I potem znalazły się
American Staffordy 2. Ja tutaj tak opowiadam przy Bernardynach, ale dlatego, że jest waga, dlatego, że inaczej by się serce mi załamało, a i Staffordy były przez Aszy była pierwsza, potem urodziła Muminkę i właśnie Muminka ostatnio odeszła. Asza odeszła dokładnie 2 lata wcześniej, miała 15 lat jak odeszła. Była bardzo schorowanym pieskiem odchodząc i to nagle, dosłownie nagle, rak. Rak i to rak prawdopodobnie nerek i tutaj całej tej strony tutaj moczowej, bo już ostatnie 2 lata to cały czas trzeba było ściereczkę trzymać. I ona spała na tej ściereczce i ta ściereczka była 14 razy dziennie zmieniana. To znaczy prześcieradło konkretnie. Przecież psa nie upilnuje się, żeby akurat tam, ale jak kładła się, to po prostu z niej ciekło i to ciekło i wreszcie to już było bardzo nieładne. To, co z niej ciekło, i ona zaczęła wtedy już tam dleć. A Muminek troszeczkę inaczej, no po prostu. Muminka, jako ona miała Daisy na imię, to rodowodowe. Asze miała Asze. A Daisy, znaczy Muminek, bo tak żeśmy, dlatego że miała usteczka ładnie namalowane. Zresztą ja puściłem, że mam, że mam 14 lat taki filmik z taką krówką, to właśnie ona, bo miała łaty białe. To były psy niesamowite, ale no dzisiaj dzień Bernardyna. Tak się stało. Dziękuję bardzo i zapraszam na dalsze ciąg opowieści o astrologii, nie tylko. Dziękuję.